Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Ponieważ był niskiego wzrostu, aby zobaczyć Chrystusa, wspiął się na drzewo. Wtedy usłyszał słowa nauczyciela. Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w swoim domu. Jezus dostrzegł gest Zacheusza, odczytał jego pragnienie i uprzedził zaproszenie. Wywołało to nawet zdziwienie niektórych, że do grzesznika poszedł gościnie. Zacheusz zaś przyjął Chrystusa rozradowany. Otworzył wielkodusznie drzwi swego domu i swego serca na spotkanie ze Zbawicielem. Drodzy bracia i siostry, z całego serca pozdrawiam wszystkich obecnych na tej mszy świętej. Witam księży biskupów, w szczególny sposób biskupa Wojciecha, pasterza waszej diecezji i biskupa Edwarda. A także licznie zebrane duchowieństwo, kapłanów, osoby konsekrowane i cały lud Boży. Pozdrawiam waszą piękną ziemię i jej mieszkańców. Jest mi ona znana i bliska. Niejednokrotnie ją nawiedzałem, szukając tu także odpoczynku, zwłaszcza na wspaniałych jeziorach waszej ziemi. Miałem wtedy możliwość podziwiać bogactwo przyrody tego zakątka ojczyzny i cieszyć się spokojem jezior i lasów. Wy sami jesteście spadkobiercami bogatej przeszłości tej ziemi, którą tworzyły przez wieki różne tradycje i różne kultury. Świadczy o tym obecność na dzisiejszej mszy świętej wokół ołtarza pańskiego nie tylko biskupów polskich, ale także biskupów z bratnich krajów. Dziękuję im za to, za ich przybycie i obecność w Ełku. Pozdrawiam również alumnów seminariów duchownych, jak również pielgrzymów z sąsiednich diecezji i z zagranicy, zwłaszcza z Białorusi, Litwy i Rosji. Proszę was, zanieście moje pozdrowienie wszystkim tym naszym braciom i siostrom, którzy łączą się dzisiaj z nami w sposób duchowy. Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim. Wracam do czytania z Ewangelii.
Chrystus wniósł w dom Zacheusza, a w sposób szczególny w jego serce swoje światło. Pod wpływem bliskości Jezusa, jego słów, zaczyna się dokonywać przemiana serca tego człowieka. Już na progu domu składa Zacheusz takie oświadczenie: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w tym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na przykładzie Zacheusza widzimy, jak Chrystus rozjaśnia mroki ludzkiego sumienia. W jego świetle poszerzają się horyzonty ludzkiej egzystencji. Zaczyna się dostrzegać świat ludzi i ich potrzeby. Rodzi się poczucie więzi z drugim człowiekiem. Świadomość społecznego wymiaru człowieka i w konsekwencji poczucie sprawiedliwości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda, poucza święty Paweł w liście do Efezjan. Zwrot ku drugiemu człowiekowi, ku bliźnim, stanowi jeden z głównych owoców szczerego nawrócenia. Człowiek wychodzi ze swego egoistycznego bycia dla siebie i zwraca się ku innym. Czuje potrzebę bycia dla innych, bycia dla współbraci. Takie rozszerzenie serca w spotkaniu z Chrystusem daje rękojmię zbawienia, jak to ukazuje dalsza część rozmowy z Zacheuszem. Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawiać to, co zginęło. Łukaszowy zapis wydarzenia, jakie miało miejsce w Jerychu, nie traci swego znaczenia także dziś. Niesie ono z sobą wezwanie Chrystusa, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Tak jak niegdyś przed Zacheuszem, tak i w tej chwili staje Chrystus przed każdym człowiekiem naszego stulecia. Każdemu z osobna zdaje się przedkładać swoją propozycję: dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Drodzy bracia i siostry, ważne jest to dziś. To dziś oznacza pewne przynaglenie. Są sprawy w życiu tak doniosłe i tak pilne, że nie cierpią zwłoki i nie wolno ich odkładać na jutro. One muszą być podjęte już dziś. Woła psalmista: obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych. Krzyk biednych całego świata podnosi się nieustannie z tej ziemi i dociera do Boga. Jest to krzyk dzieci, kobiet, starców, uchodźców, skrzywdzonych, ofiar wojen, bezrobotnych. Biedni są także wśród nas. Ludzie bezdomni, żebracy, ludzie głodni, zgardzeni, zapomnieni przez najbliższych, przez społeczeństwo. Ludzie poniżeni i upokorzeni, ofiary różnych nalogów. Wielu z nich próbuje nawet ukryć swoją ludzką biedę, ale
trzeba umieć ich dostrzec. Są także ludzie cierpiący w szpitalach, dzieci osierocone albo opuszczone przez rodziców, czy młodzież przeżywająca trudności i problemy swego wieku. Na świecie istnieją przejawy nędzy, które muszą wstrząsnąć sumieniami chrześcijan i przypomnieć im o pilnym obowiązku przeciwdziałania zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Także dzisiaj otwierają się przed nami rozległe dziedziny, w których miłość Boża powinna być obecna przez działanie chrześcijan. Tak napisałem w ostatnim orędziu na Wielki Post. Chrystusowe dziś winno zabrzmieć z całą mocą w każdym sercu i uwrażliwić je na dzieła miłosierdzia. Krzyk i wołanie biednych domaga się od nas konkretnej i wielkodusznej odpowiedzi. Domaga się gotowości służenia bliźniemu. Jesteśmy wzywani przez Chrystusa. Wciąż jesteśmy wzywani, każdy na inny sposób. Na różnych bowiem miejscach cierpi człowiek i woła o człowieka. Potrzebuje jego obecności, potrzebuje jego pomocy. Jakże ważna jest ta obecność ludzkiego serca i ludzkiej solidarności. Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. Z tym apelem zwracam się do wszystkich. Wiem, jak wiele czyni się w Polsce, aby zapobiec szerzącej się biedzie. Pragnę w tym miejscu podkreślić aktywność placówek Caritas, Kościoła, diecezjalnych i parafialnych. Podejmują one szereg akcji, między innymi w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, udzielając w ten sposób pomocy osobom indywidualnym i całym grupom społecznym. Prowadzą również działalność formacyjną i wychowawczą. Ta pomoc niejednokrotnie przekracza granice Polski. Wiele w ostatnim czasie powstało u nas domów opieki społecznej, hospicjów, jadłodajni i innych. Innych ośrodków charytatywnych, domów samotnej matki, ochronek dla dzieci, świetlic, stacji opieki czy centrów dla ludzi niepełnosprawnych. Są to niektóre przykłady tego ogromnego dzieła samarytańskiego. Pragnę także podkreślić wysiłek państwa oraz instytucji prywatnych i pojedynczych osób, czy tak zwanych wolontariuszy angażujących się w to dzieło. Zawsze winniśmy pamiętać, że rozwój ekonomiczny kraju musi uwzględniać wielkość, godność i powołanie człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Rozwój i postęp gospodarczy nie może dokonywać się kosztem człowieka i uszczuplania jego podstawowych wymagań. Musi to być rozwój
którym człowiek jest podmiotem, czyli najważniejszym punktem odniesienia. Rozwój i postęp nie może dokonywać się za wszelką cenę. Nie byłby wówczas godny człowiek. Kościół współczesny głosi i stara się realizować opcję na rzecz ubogich. Nie chodzi tu tylko o przelotne uczucie, o jakąś doraźną akcję, ale o rzeczywistą i trwałą wolę działania na rzecz dobra ludzi będących w potrzebie i pozbawionych niejednokrotnie nadziei na lepszą przyszłość. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Wspominamy dzisiaj świętą Jadwigę Królową. Znana jest jej hojność, świadczona ubogim. Chociaż była bogata, nie zapomniała o biednych. Jest dla nas wzorem i przykładem, jak trzeba realizować Chrystusową naukę o miłości bliźniego i miłosierdziu, upodabniając się do tego, który, jak mówi święty Paweł, będąc bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim bogacić. Błogosławieni ubodzy w duchu. Zaprawdę szczęśliwi są i błogosławieni, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Amen. Widok tego wielkiego zgromadzenia eucharystycznego. Wielką radością czytamy tych słów, które trwa tutaj od 2 godzin w promieniach czerwcowego słońca. Kapitan Wycieczka Świętego jest kolejną jego niespodzianką, kolejnym prezentem dla zebranych, dla nas wszystkich. Jak Państwo słyszą, nie trzeba długo czekać na reakcję. Spontaniczną, szczerą i bardzo radosną. Ważne też, że także wierni z Polski nagradzali oklaskami. Dziękuję. Pozdrowienia dla pielgrzymów za granicą. Dziękuję księżom biskupom z Polski i bardzo nam drogim gościom z Białorusi, Rosji i Niemiec. Pozdrawiam alumnów seminariów duchownych z Ełku, Łomży, Olsztyna, a także z zagranicy. Z Grodna, Kowna, Wilna, Poniewieża, Sankt Petersburga. To są szczególne pozdrowienia, ponieważ są to miejsca, gdzie do niedawna nie można było nawet marzyć o wykształceniu kapłana. Starajcie się przez modlitwy i życie eucharystyczne przygotować dobrze do kapłaństwa. Zwłaszcza pielęgnujcie w sobie ducha prawdziwie Chrystusowego, którym musicie się głęboko napełnić, abyście mogli sprostać zadaniom, jakie na was czekają w przyszłości. Tylko dzięki Eucharystii możecie być autentycznymi głosicielami dobrej nowiny
i dobrymi pasterzami ludu Bożego. Z radością pozdrawiam raz jeszcze obecnych tutaj Litwinów. Niech Matka Najświętsza towarzyszy narodowi litewskiemu w jego trudzie budowy przyszłości opartej na chrześcijańskiej tradycji. Pozdrawiam również Polaków przybyłych z Litwy. Serdecznie pozdrawiam marszałka Sejmu i władze centralne, administracyjne i samorządowe, wojewodów i marszałków sejmików warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Szczególne wyrazy wdzięczności dla władz miasta Ełku za wspaniałą gościnę. Piszą Państwo, że nie przekazaliśmy, mówiąc o tym, że Ełcie naprawdę jest pięknie przygotowane. Widok tego wielkiego zgromadzenia eucharystycznego. My też z wielką radością słuchamy tych słów, które trwa tutaj od 2 godzin w promieniach czerwcowego słońca. Kapitan Wyciągnięcia Świętego jest kolejną jego niespodzianką, kolejnym prezentem dla zebranych, dla nas wszystkich. Jak Państwo słyszą, nie trzeba długo czekać na reakcję. Spontaniczną, szczerą i bardzo radosną. Ważne też, że także wierni z Polski nagradzali oklaskami. Dziękuję. Pozdrowienia dla pielgrzymów za granicą. Dziękuję księżom biskupom z Polski i bardzo nam drogim gościom z Białorusi, Rosji i Niemiec. Pozdrawiam alumnów seminariów duchownych z Ełku, Łomży, Olsztyna, a także z zagranicy. Z Grodna, Kowna, Wilna, Poniewieża, Sankt Petersburga. To są szczególne pozdrowienia, ponieważ są to miejsca, gdzie do niedawna nie można było nawet marzyć o wykształceniu kapłana. Starajcie się przez modlitwę i życie eucharystyczne przygotować dobrze do kapłaństwa. Zwłaszcza pielęgnujcie w sobie ducha prawdziwie Chrystusowego, którym musicie się głęboko napełnić, abyście mogli sprostać zadaniom, jakie na was czekają w przyszłości. Tylko dzięki Eucharystii możecie być autentycznymi głosicielami dobrej nowiny i dobrymi pasterzami ludu Bożego. Z radością pozdrawiam raz jeszcze obecnych tutaj Litwinów. Niech Matka Najświętsza towarzyszy narodowi litewskiemu w jego trudzie budowy przyszłości opartej na chrześcijańskiej tradycji. Pozdrawiam również Polaków przybyłych z Litwy. Serdecznie pozdrawiam marszałka Sejmu i władze centralne, administracyjne i samorządowe, wojewodów i marszałków sejmików warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.
szczególne wyrazy wdzięczności dla władz miasta Ełku za wspaniałą gościnę. Piszą Państwo, że nie przekazaliśmy, mówiąc o tym, że Ełcie naprawdę jest pięknie przygotowane na to spotkanie z Ojcem Świętym. I już prawie tradycyjnie. Zostań z nami. Rzeczywiście Ojciec Święty zostanie. Pozdrawiam wszystkich kombatantów, sybiraków, wojsko, harcerzy, także liczne grupy apostolskie działające w tutejszej diecezji. Pozdrawiam chorych i dotkniętych jakimkolwiek cierpieniem uczestniczących w tym zgromadzeniu eucharystycznym. Jako też tych, chorych tu obecnych, jako też tych, którzy przebywają w szpitalach lub musieli pozostać w domach. Wszystkich proszę o cierpliwe i ofiarne dźwiganie Chrystusowego krzyża. Na koniec pozdrawiam wszystkich mieszkańców ziemi mazursko-augustowsko-suwalskich. Proszę Państwa, Ojciec Święty, o nikim, naprawdę o nikim nie zapomnę. Ja mówiłem, że Ojciec Święty zostanie z nimi, bo przecież nieopodal stąd spędzi jeden dzień. Niech sobie zapamiętają, że ja tej ziemi ogromnie wiele zawdzięczam. Przybyłem tutaj także, aby spłacić wielkie długi wdzięczności. Ta ziemia była dla mnie zawsze bardzo gościnna, kiedy tu przebywałem. Bardzo osobisty wątek. Niech Bóg, który jest miłością, błogosławi waszej ziemi i wszystkim jej mieszkańcom. A ponieważ młodzież się dopomina, więc mówię do nich. Czekaliśmy i byliśmy prawie pewni, że to słowo po włosku spadnie. Mówi się coraggio, po polsku odwagi. Życzę wam odwagi, Bóg jest z wami. Przyszłość należy do was. Zawsze z Chrystusem i Jego Matką idźcie ku tej przyszłości. Idźcie ku tej przyszłości, świadomi tych sił, jakie macie w sobie. Dusza i ciała. Szczęść wam Boże. To powtórzenie wezwane z Lubnicy. Tak, aby iść w tej przyszłości. Ale ważne jest, że Ojciec Święty zwraca uwagę na te siły, które są w naszych ciałach, ale również na te, i może przede wszystkim na te, które są w naszych duszach. Stąd też tak bardzo mocno dba o to, aby duszę młodzieży napełnić tą siłą, którą jest Jezus Chrystus. To jest przecież ciągłe, nieustanne Jego staranie, Jego nauczanie, Jego modlitwa, którą nam tu przekazuje. Tradycyjne zawołanie, kochamy Ciebie. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Boże nie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.